Cześć wam dzisiaj, MS Wizualnie jest ze mną. Maja, cześć! Jej! Jak dobrze pójdzie, to jest drugie nagranie z rzędu, gdzie Maja ma kamerkę, więc wymiatamy, tak? Tak? Dobrze mówię? Tak, jest, ale zawsze jak zaczynamy nagrywać, to ja mam spadek FPS-u. Też nie rozumiem. Nie dlatego, że nacisnął jakieś nagrywanie czy coś, to znaczy jak ja nacisnę nagrywanie, to Maji to nie robi różnicy. To jest dziwne właśnie, że ten... Czy my tu mamy quest do oddania? Tak, ja tu mam... Ja już oddałam. Aha. A to jest ten powtarzalny, który 5 razy można wziąć i tak. Za niego tam nagrodę. One są fajne, dają expy, dają hajsy. Wezmę sobie drugi raz, why not? Później między nagraniami wytłukę dodatkowo. Tak, zmieniło się parę rzeczy, to też, bo Maja jeszcze nie wie, ale to ja będę mówił tak ogólnikowo. Na ostatnim nagraniu nie było tych moich fajnych programików, że jak otwierałem mapę, to było widać te czerwone przestrzenie, które są nieodkryte i tak dalej, nie? Nie było tego ostatnio. No, ostatnie nagranie to był w ogóle jeden wielki fail. Tak. Czekaj, chodź tam na górę, bo tam na górze mamy nieodkryty jeden kawałek mapy. O, tylko jeszcze pan to Pathfindera zbije. O Jezu. I numer jest taki, że po prostu ja miałem starą wersję tych programików, bo oni zmienili instaler i ten instaler był zbudzony i nie działał tak jak powinien, więc nie mogłem zainstalować nowej wersji. Był bardzo niefajny. Tak. Męczyliśmy się chyba cały wieczór kiedyś nad tym i nie zadziałało. No, a to mówiliśmy ostatnio. Tak, i wczoraj mi się udało, spędziłem parę godzin i chodzi o to, że na oficjalnej stronie jest źle link wklejony. Tam trzeba kliknąć jeszcze kilka razy dalej, żeby znaleźć ten właściwy instaler. Myśmy instalowali program, na bazie którego ten instaler jest stworzony. Nie instalowaliśmy mody, tylko instalowaliśmy program, w którym robili te mody. Po prostu... Ktoś, kto to wkleił na stronę, to ma kopa. I udało mi się to zainstalować i teraz jest tak, że się odpala taki programik i wybierasz... A, kot tam szaleje. Wybierasz mody, które chcesz wrzucić ten... na swoją grę. Co się dzieje? Pomijając, że kot mi robi wąsy z ogona. A ty nie masz wąsów już? Miałeś coś takiego. Mam taki ogólny zarost, taki jestem leniwy i nie chcę mi się od 3 dni golić, to na tej zasadzie, ale... Ale muszę kiedyś wstawić na ten, na Facebooki zdjęcia, jak miałem takie porządne wąsy. Ale ja to mam wszystko tam odkryte. Tak? A, okej. Okay. Bo mi się zaznaczyło, o Jezu. Mnie tu biją. Widzę. Bo lubią. No i w tym nowym instalerze jest tak fajnie, że możesz sobie wybrać, które programiki chcesz, znaczy które mody chcesz. No. Czyli możesz na przykład na dole po lewej wyświetlać, ile masz klatek animacji koło okna dialogowego, okay. Nie? No, to ja sobie to wyłączyłem, bo mi program pokazuje, ile mam klatek animacji w danej sekundzie, więc... nie muszę mieć tego dwa razy na ekranie, mnie to drażni. Można sobie włączyć na przykład te czerwone kwadraciki na mapie, żeby widzieć, co masz odkryte, a co jeszcze nie. I moby, i teraz do tej pory było tak, że moja kamera to zasłaniała, na którymś nagraniu to pokazywałem, ale... O, demet, trochę za daleko stali, ale trafiłem. Do tej pory było tak, że jak zabijałem moba, to tam, gdzie moja kamera zasłania, pojawiał się, nie wiem, awatarek tego moba i pokazywał, ile ja mam ich ubitych, ile jeszcze ich muszę ubić, żeby dostać nagrodę. A teraz jest tak, że jak u góry masz pasek z życiem moba, którego bijesz, to ci pokazuje, ile masz ich ubitych, ile musisz ten. Teraz na przykład bije jakiegoś Leafly i jest 20 na tam chyba 67. Jakoś ja muszę tak to zobaczyć. No, więc... nie musimy tutaj już chyba nic widzieć, nie? Tylko całkiem tutaj wejdź w lewo tutaj i jak tu podejdziesz... Jakie lewo? To jest prawo. Nie, tu gdzie ja jestem, lewo tutaj. Tu mieliśmy nieodkryty kawałek mapy, to znaczy ja na pewno, a ty możliwe. Ale biorąc pod uwagę, że zazwyczaj biegniesz koło mnie, to zakładam, że musisz gdzieś tutaj stanąć, bo tutaj taki kwadrat mapy jest, nie ten. I możemy stąd uciekać. Bum. I będziemy musieli ci to zainstalować, ale że to znowu jest spakowane jakimś tam tym dziwnym rarem, którego ty nie bardzo. To ja to rozpakuję, przepakuję na plik wykonawczy exe bodajże i ty sobie to odpalisz z egzeka, to ci się wypakuje i to po prostu się nie instaluje, tylko używa po wypakowaniu. W jakim języku ty do mnie mówisz?
polski programisty. No właśnie. Nie, czy rozumiem, o co ci chodzi, na szczęście, ale... Ale musiałam się trochę nad tym zastanowić. Znaczy, inaczej, przerobię to tak, żebyś nie musiała wiem, tego... Wiem, okay. Dobra, rozumiem. Żebym nie musiała tego rozpoznawać tak bardzo. Dobra. Jak ty mnie rozumiesz? Czekaj, pan to cię bije. Ty, to są... Teraz się kapnąłem, że to są te same panto, co na poprzedniej planszy, tylko te są dorosłe, a tamte były dzieciakami. Myśmy mordowali dzieci. U mnie to wiekowo jest podobnie, ale ty jesteś niefajny w tym momencie. A u ciebie to było samoobrona, u mnie to było... Tak, dokładnie. Zabijanie dzieci. No, bywa. Co my teraz mamy? Totemy machnąć, co widzieliśmy ich kawałek na poprzednim nagraniu. A ja ich nie widziałam w ogóle teraz, jak byłam. A ty masz na przykład jeden... Zmuliło mnie? Tak, mam jeden z pięciu zrobiony. To idź w dół, teraz w dół, nie w górę, ścieżką w dół. To tam były te totemy. Okay. Ty, jaka jest muzyka? Zważone są na scenie. Nie, masz po prawej, to co dymi na czarno. A, to coś. No i ten czopek powinien fajne. Zacząć to bić sam z siebie, a my mamy je chronić. Bum. O, to trzęsienie ziemi jest genialne. Czemu ja tego nie wylewelowałem, tylko levelowałem firebole? Firebole później będą równie nieprzydatne, to chociaż te od trzęsienia ziemi są fajne. O, aż tyle tego jest. O, tu jest jeszcze jeden. No, od groma tego tu jest. Pamiętam, że jak robiłem na swojej postaci tej drugiej, to nie mogłem tego w ogóle znaleźć, ale też masa innych graczy latała wtedy i to wszystko wybijali na poczekaniu. Cztery na pięć, to już nam idzie. O, tu jest kolejny. O, jest. U mnie jest już quest completed. U mnie może też, nie wiem. O Jezu. Czekaj, już ci idę z pomocą. Aż lagi dostałam. Wyskoczyło tam trzech pantouriorów z krzaków. Normalnie. Ja nie wiem, gdzie oni się chowali. Pod kwiatami. Zarzuciłbym jakimś bardzo wrednym tekstem, ale nie mogę. Bo niektórych tekstów nie polecam rzucać na tym, ale... Oni wyglądają jak takie kozoludy. Ty już cofasz oddać questa, czy jeszcze tutaj wbijesz tak. Zobaczyć, co dają? Bo tu jeszcze mamy jakiś spion archerów też do questa. Czekam, aż mi się lagi odladzą. Aha, dobra. Więc pójdę oddać questa. Dobra, no to ja w sumie skoczę za tobą, żeby nie było. Ale jest lepiej niż wczoraj, trochę przynajmniej. Tak, jest. Było lepiej. Było lepiej, już nie wiesz, jest. Wiesz, teraz jest już drugi dzień od tego, więc na pewno jest lepiej. Od odpoczynku. Ale muszę przyznać, że design tych mobów różnych jest przeczaderski. Prawda. Gdzie mamy ten quest do oddania? U Watcher Molly. Znaczy, jak to było? Wycier. Wycier Molly. What? Czekaj, jestem w... Nie. Nie? A masz jeszcze The Dangerous Trade do przeteleportowania? Nie ten przycisk, już sprawdzam, czy to mam. Nie ten przycisk. Quest F5. Wydaje mi się, że musimy gdzieś tu jeszcze coś poszukać, jakiś boss wyskoczy na nas na dole. Bo myśmy zniszczyli te wszystkie TT i teraz coś nas będzie czekało. Aha, o nie! Czyli musimy iść tam, gdzie jeszcze nas nie było. Czyli... Okej. Okay. No dobra. Czyli zgaduję, że tu. No, tam się świeci w rogu na nas coś. Nie. Ale design tych mobów jest genialny, ja bym to chciał mieć jako przed... W ogóle wczoraj widziałem gościa, który biegł i miał zwierzaczka. Zgaduj, jakie zwierzę. Przyznam, że przeurocze. Lisa? Nie aż tak przeurocze.
nie wiem, kota, psa? Bardziej egzotyczne nie możesz mieć w domu raczej. Niegroźne, o. Absolutnie niegroźne. Już chciałam powiedzieć tygrysa. Nie wiem. Za gorąco, zimniej. Jaki? Panterę śnieżną? Mniej groźna. Nie wiem, kurde, bałwana? W dobrą stronę idziesz, ale bardziej żywe. Mniej mokre. Znaczy, mniej wody w tym, o. Mniej białe. Nie wiem. Coś bardziej czarne. Ła. Pingwina tak miał! Pingwina miał! Nie mów. No. Pingwiny są masakrycznie niebezpieczne. Pingwiny są niebezpieczne? Tak. Niektóre tak. Kot, ty minie... A, moment. A! Zaraz zginę przez kota. Kot uzna, że to jest dobry moment, żeby mi siąść na kablo od słuchawek i musiałam przechylić głowę. Nie no, czemu nie? Ty, mi się życie kończy. Czy ty widzisz tą osobę, która biega nad nami? Co? Jeszcze raz? Masz czat otwarty? Nie. Masz tam swój program? Nie, mam zamknięty czat, celowo. Ostatnia... musisz wejść na czat, bo ja nie mogę tego powiedzieć, a ostatnia osoba, która coś napisała, czyli biała ta. Nasi tu byli, nasi! Teraz będę siedział z przechyloną głową, bo mi kot ten... Co ci wydrobiło? Co to jest za miecz? Pierwszy raz widzę ten skin. Nie wiem, ale nie mogę go mieć. No, to jest trudne. Czasem mi dropi taki fajny... O, mam miecz na drugiej postaci, kurde, dwuręczny. Dobra. A nie możesz mieć dwuręcznego? Na tamtej warriorce nie. Znaczy, wybrałem klasę, która się specjalizuje w używaniu tarcz. I muszę mieć tarczę w drugiej ręce, więc nie mogę mieć nic dwuręcznego. Ale mam takie fajne, wiesz, pchnięcia tarczą, przewrócenia tarczą, odbicie tarczą, czy na przykład... Czy ja tak wolno chodzę? Pełny plecak? Coś mnie chyba spowolniło. Nie, pełny plecak. Zobacz, czy masz pełny plecak. Jak masz pełny plecak, to siadaj i przerób na te kryształki, wiesz, tym infuzem. Ale ja nie mam kryształków. O. Mamy tutaj ten odblokowany teleport? Mamy. Mamy. Albo mamy na planszy wcześniej. To czekaj. Nie, tutaj mamy. Tu mamy? Nie widzę tutaj w ogóle. To chodź, sklepiemy tego bossa, nawet jak się wolno poruszasz. I się tepniemy do miasta i się wyprzedamy. O, jest lagi. O, Jesus, jakie lagi. O, masakra. Wow. Dawno tak wolno nie chodziłam. Nie dość, że powoli chodzisz, to jeszcze... Jeszcze z lagiem. No. Uciekaj, ja coś wywalę z tego plecaka. Wow. Tak powiem. Odkrywam uroki grania magiem. Znaczy? Bo ja tą warriorką to po prostu, wiesz, czytam książkę i naciskam atak i stoję w miejscu, idę trochę dalej, naciskam atak i dalej czytam książkę, Kindle przede mną leży, ja sobie czytam, żeby się nie nudzić, plus żeby nie widzieć za wiele, znaczy nie skupiać się na tym, co się tam dzieje, bo to jest postać, którą chcę na szybko przelewelować, a nie tak jak tutaj z tobą grać, nie? Teraz muszę skakać, robić uniki, wiesz, uciekać przed przeciwnikami. Tam jestem teraz na jakimś, nie wiem, 50. poziomie prawie. A teraz jesteś na 29? Tutaj 28. Ja też, to dobrze. Nie. Okej, okay, teraz powinno być lepiej. O, jest. Zwaliłam jakieś miecze. Piękne miecze. Dobra, czekaj, używam tego. Bo... Faaa! Nie! Co jest? Nie mogę się ruszyć. A! Ja też się nie, ja się nie mogę ruszyć. Nie! Totalnie! Nie! Znowu? Ła! Ła! Nie mogę strzelać! Ty wiesz, że ja mam za mało życia, żeby to sam wygrać? Okej. Używam najmocniejszego ataku, jaki mam.
więc staram się to jakoś tak szybko rozwalać. Dobra, czekaj, zarzucę tarczę. Okej. Nie mogę jeszcze podki z życiem, dammit! Na szczęście on nie miał dużo życia, ale... Ale ja to zabiłam. Prawie. No. W większości. No nie, mimo, że nie mogę się ruszać, bo nie mogę. Ja wiem, ja dostawałem baty, ja się próbowałem leczyć przez większość czasu. Potrzebujemy warriora albo kleryka. A najlepiej i warriora. Potrzebujemy osoby, która mi pozwoli się ruszyć. Ty... Nie, ja się kręcę w miejscu. Nie mów mi, że dostałem łuk dla ciebie. Znowu. A ja dostałam miecz. Dostałem composite bow, obrażenia 43 do 65. Ja dostałam miecz. A w sumie mogę biegać z mieczem. Spójrz na to. Właśnie. Wiesz co, ja się muszę wylogować i zalogować jeszcze raz, żeby mógł chodzić. To czekaj, może użyjmy scrolla do miasta najpierw? Powinno Ale nie mieć... mogę się teleportować, a nie ruszyć z miejsca. Dobra, 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 dobra. Ty się możesz teleportować do miasta. Nie, ja poczekam, aż ty się wycofasz, to podniosę twój drop. No co ja poradzę, że mi zawsze żal dropu, no. Wizu ksywa odkurzacz. No przykro. Tak, wizu dla znajomych odkurzacz. Wszystko podniesione. Dobra, powoli suniemy w stronę. Okej, okay, powinnam móc już chodzić. Aha, bo ty tu wrócisz dokładnie w to samo miejsce. Dobra, nie, to ja tutaj czekam, bo oni się tu spawnią. Kot, ty zostaw ten aparat. Ja cię bardzo lubię i w ogóle, ale... To jest kabel od słuchawek. Ten kabel od słuchawek ma być przyczepiony na stałe. Kotek, a czekaj, moment. Bestia mała. A, już, tak lepiej. Do czego się teleportujesz? Bo możemy do Dangerous Trace, albo do Ancestral Totems, albo możemy pójść do domu. Ja mam znaczy tylko nie do domu. Do miasta. Ja mam tylko Unsettled Totem z tego co widzę. To możemy się teleportować tam. Okej. Okay. To jest znowu do Molly. No. Complete. Yay! O, ma coś kolejnego dla nas. Purifying Doll. Alright. Alright. A w ogóle patrzyliśmy, o co chodzi? Nie wiem, ale... Nie, co ty, po co? Tak, zostały nam jeszcze jakieś dwa do zabicia, co to ma być? Nie wiem, nie wiem, co to ma być. O, kotecek mi się pozostał. Musimy do Demon Corrupted Land. To lecimy do miasta? Tutaj, tu. Aha, znowu z laleczką. Może chodź jednak skoczymy do miasta, bo to no. By się zaraz plecak zapcha. Lagi. Nie jest tak źle, bo mam tam chyba 4 kartki, to u mnie to jest takie nieźle, ale... Okej, okay, nie widzę nigdzie tej statuły. Zobacz, czy masz coś, co się nazywa Warpstone. Powinnaś mieć na pasku obok życia, many i... Mam jeden tylko, a to jest ten. Co godziny, dobra. Dobra. I gdzie mnie to przyniosło? Ej, to widzę. Co to jest? Ja znalazłem jeszcze dalej przeniosło. Jesteś w tym samym miejscu. No. Chyba. Czekaj, kot walczy ze nie, mną. Nie, nie. Nie, przyniosł w to samo miejsce, do wejścia na plaszę mnie przyniosło. Myślałem, że to do miasta nas przyniosło. Czekaj, przychodzę na drugą tą. Kotek, ja wiem, że ty masz mega milutkie łapki, które mi wciskasz pod palce od klawiszy, ale ten... Musimy przejechać. Dobra, otwórz inventory, powinnaś mieć teleport do miasta, powinnaś mieć, bo kupowaliśmy wtedy. Quaipeda Warp Scroll. Masz? Poczekaj, w zakładce Consumable tam. To nie Orszak, to Quaipeda. Tak. To Quaipeda używamy i lecimy. Okej, sekunda. Ja się muszę naprawić, muszę ten i jestem w mieście. Przygotuj się na mega atak laga. Pum. O tej godzinie nie sądzę. Tutaj ludzie zostawiają awczące postacie, żeby sprzedać, bo tu możesz
Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale wygląda coś jak z innych gier, które kojarzę. I to działa na tej zasadzie, że zostawiasz postać online, ona robi ze sklepik i możesz pogadać. Ktoś może pogadać z twoją postacią i kupić od ciebie rzeczy, które wystawiłaś, czy tamten. Nie jest źle. Na razie mam wielkie skoki FPS-ów i wielkie spadki, ale nie jest tak źle. Na razie. Nie ma takiego dramatu jak wczoraj, bo wczoraj to była jakaś porażka. Przyznam. O, prawda? Kurde, czekaj, kolejny gold seller. Report bot. Yes. Czy jak go mogę bloknąć? Nie mogę go teraz bloknąć. Emet, kiedyś się dało blokować. Po ostatnim update'cie zmienili. Ten koleś ma tylko rzeczy do naprawy bodajże. To ja sobie naprawię wszystko. A gdzie ty jesteś? To tam, na dole. Ja na dole. Tutaj. Tu dam mercha, wyprzedam niepotrzebne rzeczy. Chociaż czy jest sens wyprzedawać? Jak mogę przerobić na kryształ? Nie mam kryształku, na który mogę przerobić. Demet! Ja bym też chciała kryształa, i co? No właśnie. Nie chcę nic mówić, ale tutaj są chyba te... No nie. Co to jest? Myślałam, że tutaj są te... A poczekaj, a gdzie jest to, co na prawo jest? Zaraz na prawo od nas, z drugiej strony schodów. O. Ci wydaje, że ten koleś był... jest tańszy niż... ten gracz, z którym wtedy gadałeś, żeby się naprawić. Ale nie to... wiem. Może mi się wydaje tylko. To prawda. Wiem, że na Warriorce wydaje makabryczne ilości hajsu na naprawianie się cały czas. Bo tam jestem melesem, tam cały czas we mnie wjeżdżają, nie? Więc jak walczę z tuzinem wrogów, to po przejściu jednego piętra kopalni mam całą zbroję rozwaloną do czysta, do zera. Inna rzecz. Ja ogólnie możemy użyć recypi, bo ja mam jedną. Na naprawianie się? Nie, ale na coś mam, jak dobrze pamiętam. A właśnie, bo tu są te kurde, to teraz to po wyprzedaniu. Crafting. Teraz fokiem. Nie mam przypaka bratów. Okej. Potem to ja. Jak to się używa? Co, krafterskich recepturek? Recepturę. Usiądź i wybierz na dole to item crafting. I właśnie patrzę, co tu mam, bo wyprzedałem po drodze wszystkie te... wyprzedałem wszystkie składniki, które są potrzebne do zrobienia tego i teraz mam, nie wiem, tam 5 czy 6 recepturek i nie mogę ich skrafcić. Bo wyzbyłem się krapu potrzebnego do zrobienia tego. Oh well, wizu tak bardzo. Kurde. Muszę to zacząć robić, żeby dowiedzieć się, na jakiej zasadzie to działa. I co to daje? Czy to da jakieś bonusy oprócz ten? Ktoś próbuje mieczem ściachać psa, naprawdę? Nie no, super pomysł. Ja idę na górę, ogarnę kolekcję, bo chyba mi coś nowego do kolekcji wydropiło. Ale też mam makabryczne skoki klatek tutaj. Nie lubię się cofać do stolicy. Jej, a ja dostałam Groove Bangle. Co dostałaś? Groove Bangle, bo użyłam recepturki i to jest bransoletka, która tam pomaga. O. Ale muszę wyprzedać te rzeczy, albo nie wiem, kupić kryształek. Ale to się gdzieś da dorwać, te wszystkie potrzebne rzeczy. A co to jest? No mam jakiegoś zombie. Co? Kurde.
Co, widzisz, gdzie ja stoję? Tylko już biegnę do ciebie z powrotem, bo ja pobiegłem do kolekcji na górę. Ale nie można w niego strzelić. On się tam stoi. Jesteś tam. Już lecę. A jest, a co to jest? Zombie. Okej, okay, a gdzie są ten strzelające groszki? Co? Plants vs. Zombies. A. Ty kolejny. Nie wiem. O te heck. Co to jest? A, tutaj nie można wyjść, okej, okay, rozumiem. Koniec murów miasta. A co? A to są? Z którejś z tych myśmy przyszli, ale to chyba budują dopiero coś. Ja nic nie wiem. Czyli to prawdopodobnie będą nowe części mapy w przyszłości. No, mogę coś tu dorzucić. Wiem, że w tym oryginalnym regionie to nie wiem, Korea, Chiny czy gdzie to jest. Gra się bardzo dobrze trzyma. I ten. Jak oni przerzucają bezpośrednio od nich do nas, to tego będzie sporo kontentu. Ale masakryczne lagi. No ja tam, u mnie jest na razie ok. Nie kumam czemu. Mam 9 klatek, chodzę w miejscu, gdzie są ludzie i nie jest źle. Ja mam 13. No. Ale masakryczne lagi i 15 klatek. No normalnie mam 60, więc ten. Okej, dobra. Srautus Gorge. Srautus Gorge, lecimy. Jezu, gdzie ty wyprzedłeś? Aha, tam. A nie, bo ja chcę powyprzedawać rzeczy wszystkie, a nie mam jak. Jak to nie masz jak? Tam obok? To było u tego kolesia? Nie, po drugiej stronie schodów. Z jednej strony schodów miałeś gościa, który naprawia, z drugiej masz babkę, która jest merchem i możesz się niby przedać. Ja myślałam, że musisz go kupować, jest jakieś to głupie. Nie, możesz u niej wyklepać wszystko, co tam potrzebujesz. Ale jestem głupia, dobra. Spoko. Właśnie, może sobie u niej kupię pocionki? Z 10. Biorąc pod uwagę, jak się bardzo przydają. Albo nie małych. Dużych. 10, to się zawsze przydaje. I Kłajpeda i Orsza po jednym scrollu. Muszę do końca rozgryźć, jak działają te kolekcje. Wczoraj planowałem to zrobić, ale zająłem się wgrywaniem modów do gry. I nie ten. Nie skończyłem. A ty też masz ten czerwony kapelusik. No, tego grzybka jest czaderski. Jest bliżej, żeby to było widać. A, nie da się bardziej zoomować. Ale wygląda czadersko kapelusik. Co to mam jeszcze? Cebula niestety tylko. Muszę pójść pofarmić te okulary steampunkowe. Bo one mi się podobają. Ale... Ale? Ale one lecą randomowo z mobów na kopalni. A mi się nie wyłączyło. To ile ty masz minut teraz? No nie mam pojęcia, u mnie nie widać chyba. Bo u mnie się ten po 29 wyłącza zawsze. U mnie niby też, ale... Może jeszcze minutę masz, może włączyłaś chwilę później? Albo nie wiem. To też jest możliwe. Dobrze, że wywaliłam prawie te wszystkie materiały.
Tak, ja też je wyprzedaję. To znaczy, tym razem je sobie zostawiłem, ale normalnie je wyprzedaję, ale tym razem zostawiłem, bo chcę coś z tych recepturek w końcu złożyć, więc będę musiał skoczyć na wcześniejsze plansze i pokombinować. O, co masz ten? Jakie po prostu wyczupiste te mam. Rękawice do zrobienia. Kupiłam 3 duże pocionki na życie. Tak na wszelki wypadek. No ja kupiłem. Jakby mi jednak zabrakło. Właśnie, ja kupiłem i 10. Ale i tak. Ja mam 15, ale kupiłam jeszcze 3 duże. Co z tego, że mam ponad 2000 życia? Nie. Ja i tak pewnie umrę, więc. No, to jest naturalna kolej rzeczy. Chyba umrzesz. Dobra. Teleport i wracamy do tego miejsca, okay, gdzie tam niby byliśmy. Nie, ale dzisiaj z logami nie jest tak strasznie. No, jest lepiej, nie jest tak jak wczoraj. Wczoraj to była jakaś poracha. Prawda? Ty czuj, jak będziemy na jakiegoś dunga szli i ci tak zblokuje postać, że nie będziesz się mogła ruszać na pierwszym bosie. Nic nie mów. No. Gdzie mamy się teleportować? Już ci mówię. Srautas Gorge, to będzie na dole po prawej pod tymi. Pod... A jest. Kopalniami. Tu mamy kawałek nieodkrytej mapy, ja widzę, że jakiegoś mini-questa tutaj mam, więc możemy tam skoczyć go wbić jeszcze dzisiaj. I w sumie kończyć nagranie po tym. Się tylko przedostaniemy na mapę wyżej. Te muzyczki w tej grze są przeczaderskie. Kolejna fajna. Tutaj jest inna muzyka niż tam w ogóle. No. Ja nie wiem, jak oni to zrobili, ale mają tak dużo muzyki. Czy nie wszystkie utwory mi się podobają. Niektóre są takie kompletnie nie w moim stylu. Tak, szczególnie te techno. No. Ale jestem zdziwiony, bo normalnie jak masz jakąś grę, to ścieżka dźwiękowa to jest tam 10 utworów i do widzenia, nie? A... Mi się zdaje, że tutaj jest 20, nie? Słyszałam, już się powtarzały. No tak, powtarzać się powtarzały, ale co planszę to masz jakieś 2 albo 3 utwory różne inne, nie? Więc tego jest sporo, biorąc pod uwagę, że mało co gry widzieliśmy na razie. No gramy 11, ja mam przegrane 11 godzin na razie. A ja nie będę mówił ile, bo nie wiem, jak to się sprawdza? Jest napisane na Steamie, masz u góry pod play. Aha. U góry pod play, na dole pod play. No tak. Nie będę sprawdzał, bo nie chcę się przerazić. Wziął się pod uwagę, że teraz zostawiłem tamtą postać na awczenie i wysiadłem ten z domu robić inne rzeczy. Więc mam na przykład tam, nie wiem, 5-6 godzin wbite w ten sposób. Nie, u mnie to by nie zadziałało na pewno. Wiesz, no peta dalej nie masz, więc... W ogóle gdzie jest mój pet? Ty mogłabym go kupić. No chyba, no... już. Tak, nie, powinno cię stać, bo ja... No... Znaczy mam ponad 30 tysięcy, więc co to? A, to powinno dać radę. Gdzie jest... Okej. Jezu, jak teraz się nie będę mogła ruszać, no to będzie słabo. Ale jesteś przy samym bosie, więc ten. Teraz, a nie, mogę. Jakby ci to powiedzieć? Ja nie mogę. On mnie goni! Ty nie możesz? No. No to jestem obok ciebie. I nie mogę trzęsienia ziemi robić. Okej, okay, przesunął mnie, ale teleportował mnie. Okej, okay, mam ten sam błąd, co ty miałaś. Mogę tylko skakać, ale przyciągam je z powrotem w miejsce, w którym. Bo tam byłem. Masz reduce movement trap. Może dlatego? Nie, to spowalnia. Czekaj, spróbuję się wychylać chociaż. Nie zostajesz totalnie pod nim. No wiem.
Już się go staram zabić. Właśnie liczę, że zdążymy go zdjąć zanim ten, on mnie... Ała. Nie. Dobra, sekunda. Ubij dziada? Chyba go zabiłam. No. O nie! Dżemki! Dżemsy! Nie mogę ich zebrać. Ale jak to? Nie mogę się ruszyć. Mam ten sam błąd, co ty miałaś. Frustration! Frustration! Chodź tu się szybko załaduj. Nie. To twoje dżemsy wszystkie zaraz znikną i pieniądze. Czekaj. Escape. Character selection. I... Zaraz skończymy. Ja pilnuję twoich tych kryształków. Tak? Powinnaś móc ten, już się pod. Nie, nie mogę ich podnieść. Nie, bo jak się wylogowałem, to powinny się one odblokować, ale okej, okay, już lecę. Nie, no widać jakbym mogła je zebrać, ale nie mogę. Pędzę! Ja pędzę! Leć. Na skrzydłach wiateru. O, mogę! Demet. Ale zebrała tylko twoje pieniądze, a nie twoje rzeczy. Okej. Okay. Spróbuję dobiec i zobaczyć. Nie, mam. Prawie ale dobiegłem. To jakieś 0 przez 300. To są w ogóle jakieś takie niezrobione. No tak, bo to mi z niego wydropiły dopiero. To świeży drop jest. Ha. Znaczy nie ha, bo to niedobrze, ale... Okej. Okay. Znaczy nie, jeden powinien być żółty, którego miałem wcześniej, ale on nie, też był niezrobiony. Nie, w ogóle wszystkie są niezrobione. No. Weź sobie obiegnij naokoło, żeby odblokować cały kawałek mapy tutaj. I muszę przyznać, że jestem sfrustrowany, że ten błąd istnieje. Myślałem, że to może coś związanego, nie wiem, albo z twoim netem, albo coś, ale się okazuje, że to jednak jest ten błąd. A mnie to zdenerwowało. Ale to może teraz, jak będą jakieś patche albo coś, to trzeba im to napisać może. To trzeba, to zgłoszę zaraz po nagraniu. Znaczy, nie powiem, żebym tego nie zgłaszał wcześniej, bo jak ty to miałeś wcześniej, też pisałem do nich, do supportu, ticketa i ten. Ale ten... Bardzo możliwe, że nie rozumieją angielskiego, a mają tłumaczy. Znaczy, wydaje mi się, że błąd jest związany z tym, że my wchodzimy w dwójkę i ta osoba, która odpala questa, ma normalnie, a druga osoba jest przywiązana do ziemi, nie wiadomo dlaczego, ale bo poprzednim razem, za każdym razem ja odpalałem, a teraz ja sobie skakałem, a się boss odpalił, czyli zapewne ty go odpaliłaś, więc ten. Czyli może musimy go odpalać razem albo coś, nie wiem. Nie wiem, no przetestujemy, czy my tu coś mamy jeszcze do zrobienia? Jeszcze kawałek mapy z drugiej strony, to znaczy oddamy ten quest może i... Mam do gościa zagadać u góry chyba. Jaki quest? Ja nie mam żadnego questa do oddania. Nie świeci się taki... A nie, coś mi się świeci. A dlaczego się nie można tam teleportować? No bo są leniwi, nie podpięli tak. Teleportu. No, wajzy jedna. Jezu, akurat jak mam jedną klatkę, to... To nie ma lekko, nie ma łatwo. To muszę przejść przez te wszystkie potwory. Oj, to... O, to ja się zastanawiam, jak ci ta gra będzie działała, jak ci nagramy te mody wszystkie. Czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Masakrycznie. No wiesz, czasami jest, bo on wyłącza niektóre rzeczy. Masz tam mody, które wyłączają na przykład klatki animacji, żebyś tego nie widziała. To jest mało, ale zawsze coś. Co? To możemy skończyć chyba. Okej. Okay. To czekaj. A, F8 tam było? Nie. F8. F8, tak. I się ustawię koło ciebie i też na greetings. To ja ci dziękuję za to, że dzisiaj byłaś. Ja tobie też dziękuję. Cieszę się, że było troszkę lepiej z klatkami, ale no lagi, ale bez przesadyzmu, żeby tak lepiej było co odcinek jeszcze lepiej. To było fajnie. No, co? I tyle. I dziękuję za uwagę. Hej! Ja nie walnęłam głową. Kot spojrzał na mnie z oburzeniem. Co walisz w blad, durnio? Śpij się tu. I wróciła do spania. Co?
No kot spojrzał. Mam tylko 4 sekundy nagrania. Nie, dobra, 29, 59. Nie, strasznie. Nie. Ale się przestraszyłam sama. Byłoby... Czy... Już mam dzisiaj.